trochę nie się obawiam. Możemy ze śmiechu. Mogę zamknąć? Monika przyleciała z nami tutaj na wakacje. I zobaczcie, jaką książkę czyta. How to kill... O, ja już nie mogę powiedzieć. How to kill your family. Jak zabić swoją rodzinę. Córeczka z rodzicami i z bratem na wakacjach. No nie mogę. Śpisz na dworzu, Monika. Ja się boję. Przebrałam się. Założyłam spodenki jeansowe i taką bluzeczkę jasną. Włosy spięłam po prostu tak po tych basenach. Mam napuszone włosy. Idziemy na kolację, jak wrócimy, zaraz idę się kąpać, myć głowę. Jeszcze tylko perfumy, J'adore. Diora perfumy. Tylko szkoda, że nie psikają. O, jest. O, ja, jakie ładne! Co? J'adore perfumy Diora. Ale jakie ładne. Spodobały mi się. Idziemy jeść. Jest teraz koło godziny 19. I tak właśnie bardzo bym chciała, jak wrócimy. Ja się pójdę kąpać. Wojtek może w tym czasie Maxa położy. I wtedy sobie posiedzimy na zewnątrz może jeszcze. Może wezmę mój bidon i może kawy tam sobie zaparzę. Tak mi się chce kawy, za mało kawy dzisiaj piłam. I wiecie co? Zadrapała jednego paznokcia. Nie wiem, czy widzicie, takie ma podłużne tutaj kreski. Jak w basenie, o widać. Jak w basenie łapałam Maxa, to tak o kafelki, wiecie, przejechałam, taki ruch ręką zrobiłam, że się zadrapałam. A, no i jeszcze takiego sztyftu użyłam. O, widzicie na ustach? Trochę na powieki, ale chyba nie jest widoczny teraz, jak jestem opalona na powiekach i na policzkach. To jest ten sztyft z H&M, co kupiłam. I to jest kolor Golden Apricot. I bardzo mi się spodobał ten sztyft, a szczególnie właśnie na usta. Super. Czy ktoś z Was ma w domu czarne kafle? No tak mi się spodobały czarne kafle, tak to elegancko wygląda, ale boję się tych takich zacieków, takich plam, wiecie, od wody. No, na razie musimy skończyć remontować ogródek i wtedy może będą plany co do naszej łazienki, ale tak wiecie, zaczynam już myśleć i mi się podoba czarny kolor, tylko boję się właśnie, czy nie będzie potem takich śladów po wodzie. Tu jako tako... Aż takich, no też, no nie, w kamerze wy widzicie, ale na żywo to wygląda dobrze. Naprawdę nie widać tutaj nic takiego pomazanego od wody. Czekam jeszcze 3 minuty. Max z Moniką coś tam robią w Minecraft i obiecałam im, że im pozwolę, więc postaję sobie tutaj. Teraz jest tak chłodniej, przyjemnie, fajnie. I wiecie co? Czekajcie, bliżej Was wezmę. Tam w ogóle Wojtek... O! Przewrócę się. Tam Wojtek w ogóle leniuchuje na łóżku. Widzę Cię! Tak sobie stałam teraz i myślałam. I tak sobie myślę... Czy my nie pojedziemy jutro na wycieczkę? A mianowicie miałabym ochotę pojechać na plażę popcornową, tylko na moment dosłownie, bo tak jak widzę na zdjęciach, ta plaża tak naprawdę chyba nie jest ładna, ale jest bardzo ciekawa i warta zobaczenia, więc na chwilkę dosłownie byśmy tam zajechali, bo to jest gdzieś tutaj koło nas, byśmy zajechali na tą taką pustynię, Saharę, wiecie, gdzie jest ten piasek. Od razu po drugiej stronie będziemy mieć moją ukochaną Alzada Beach, dziką plażę. To właśnie ten piasek i tą dziką plażę to Monice chcę koniecznie pokazać. Tam pewnie byśmy koło godzinki spędzili.
No i byśmy może pojechali do Coralejo, też odwiedzić miasteczko, pochodzić. Monika niech sobie zobaczy. No zobaczymy, chyba że wiecie, nagle obudzimy się, będzie tak gorąco, tak pięknie, że jednak stwierdzimy, że zostajemy przy basenie. Ale taki jest plan właśnie, żeby po śniadaniu wyruszyć, wrócić na lunch i po lunchu na basen iść. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, bo u nas zawsze wychodzi inaczej niż planujemy. Mówię, Monia, muszę Cię nagrać, a Monia nie chce, ja mówię, ciebie bez Ciebie nagram. Zobaczcie, jaką fajną Monia ma koszulę, do butów jej pasuje. Fajna. Bardzo fajna ta koszula, fajnie wygląda. Wracamy do domku. Cały czas myślałam, żeby bidon wziąć, żeby kawki sobie tam zrobić. A Monika mówi w tym samym momencie, o, ja chciałam wodę z cytryną sobie zrobić. No i wracamy po bidon. A ty mogłeś na dworzu czekać. Nie mam łyżeczki, Maksiu. I gotowe, zobaczcie. Pobiedzie ci dam łyżeczkę. Kolacji. Pobiedzie, ty sobie. Ja już sobie nałożyłam kolację. Jak siedzi. Mam lasagne, risotto z grzybami, warzywka i mięska, dwa kawałki smacznego. I dokładka, kurczaczek chyba w ziołach, ryż, tu jakiś serek, margaryna, bagietka i grzanka. Ja już tutaj jedną grzankę miałam i zaczęłam ją polewać oliwą z ziołami i mi ten dzióbek od oliwy tutaj spadł, był taki luźny i pełno oliwy się wylało. Monika wzięła deser, zobaczcie jakie gigantyczne kiwi, ale jakie! Ogromne! I mój deserek to jest te ciasto rolada, tutaj takie ciacho białe, pomarańcza, grapefruit, no i właśnie to jest chyba papaja, tak? Ananas. To jest ten nalewak do wódki, o którym wam mówiłam. To. Ola, can I have two honey rooms with coke? Two honey rooms with coke. Drink in, take out. Take out. Thank you very much. Thank you. Jesteśmy już w pokoju. Kawusię sobie tutaj przelałam do bidonu i wiecie co, pan tam za barem, jak zobaczył, że ja kawę robię, to mówi, że nie wejdzie tam ta butelka mi do maszyny. Ja mówię, że wiem, dlatego w kubku robię i zobaczył, że ja w tym małym kubeczku robię. I dał mi duży kubek, żebym sobie większą kawę robiła i wiecie, łatwiej przelewać. I
Jesteśmy już w domu, będziemy zaraz szli się kąpać, ale teraz mi się przypomniał ten karaluch, którego rano tu znalazłam. Ja nie wiem, co to było. Wiecie co? Tyle razy na wakacjach byliśmy i to jest pierwszy raz chyba, że w ogóle jakieś stworzenie mieliśmy, nie? Czy mieliśmy coś? Oj! O Boże! O! O Jezu! Zobaczcie, co znaleźliśmy! O Jezu! One w nocy może grasują. Nic na ziemi nie można zostawić. Nie wiem, ale karaluch pierwszy raz w życiu po prostu. Nie, znaczy na zewnątrz, poza hotelem, na ścieżkach tak, ale jeżeli chodzi o pokój czy o domek, pierwszy raz mieliśmy karalucha, serio. No i tak on mi siedzi w głowie. Dobra, idziemy się kąpać. Prawie mnie nie widać, tak zaparowana łazienka. Wykąpana głowa umyta i nasmarowałam się Moniki aloesem na całej twarzy. Dopiero za chwilę przyjdę nałożyć, wiecie, kremik, pielęgnację. I jest godzina, już się zrobiła prawie 22. Rozpoczynamy drugi dzień wakacji. Ptaszki słychać, wiaterek lekki, ale niebo chyba jest ładniejsze niż wczoraj. Jest godzina 8 rano. Piękny dzień się zapowiada. Zobaczcie, jaki mokry chodnik jest. I nie wiem, o co chodzi. Coś robili, nie? Tutaj jest mokro. Ewidentnie coś robili w nocy tutaj. Idziemy na śniadanie. Potem ruszamy na wycieczkę. Jak już wczoraj wam mówiłam, plaża popcornowa, Coraleo, Alzada Beach? Nie, jak się nazywa ta dzika plaża i ten piasek, ta pustynia. To są nasze dzisiejsze 4 punkty. Założyłam dzisiaj mój ulubiony strój w oliwki, moją ulubioną koszulę, spodenki. Last night was the last time that I saw you. Hola! Tutaj? No dobra. I śniadanko gotowe. Same pyszności. Wojtek tutaj jaki ładny talerz ma. Monia już je. Smacznego, Monia. Maksiu fruwa. Maksiu fruwa. Idziemy do auta, mam tutaj napój. Nie mieszka się. Już czuć jak grzeje, nie? To słońce. Monika dzisiaj do tyłu usiadła, ja siadam z Wojtkiem z przodu. Dzień dobry. Dzień dobry, Maksiu. Pa, pa. Pa, pa. Przystanek numer 1, Popcorn Beach. A, wy nie widzicie, ale okna są tak zakurzone od tego pyłu z Sahary, ale jak? Myślałam, że mówię, że to nie z Sahary. Tata. Nie, nie z Sahary? Sahary. Wyciągnąłem się. A, o piasku tata wtedy mówił. No piękne te palmy są. Last night was the last time that I saw you. Now I'm right here thinking what am I gonna do. Tak się na śniadaniu uśmiałam do Wojtka, wiecie co, tyle dzieci po tej stołówce chodzi, same noszą talerze, same noszą szklanki, soki w tych szklankach.
I po prostu wygląda to tak, jakby zaraz miały te talerze, wiecie, wypaść tym dzieciom z rąk, z dłoni, ale nigdy tam się nic nie stanie. To... O, moja też się umiera. Max też, wszystko sam. Sam chodził po śniadanie, sam napoje przynosił, ale nic nie jest powylewane nigdy. W prawo, no. W ogóle to chciałabym bardzo podziękować jednej z Was. Przysłałaś mi wszystkie instrukcje na Instagramie, w wiadomości, nawet linki do Google Maps, żebyśmy nic nie musieli szukać, tylko od razu na linki Twoje przysłane, żebyśmy klikali i od razu mogli jechać do celu. Plaże też mi podesłałaś, jakie fajne tu są. Dziękuję Ci. Ale widok. Zapraszam Was teraz na małą przerwę we vlogu. Chyba sobie kucniemy tutaj między autami, bo trochę wiatr wieje. Mamy specjalną, wyjątkową osobę przed ekranem dzisiaj. Patrycja, my tutaj do Ciebie. Ktoś tu ma urodziny. Ktoś ma urodziny. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niechaj żyje nam Patrycja. Patrycja kończy dzisiaj 35 lat. Kochana Patrycja, składamy Ci najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego. Spełniaj swoje wszystkie marzenia. Dzisiaj Twoje zdrowie pijemy. Wszystkiego najlepszego. I Twoi najbliżsi dołączają się do tych życzeń. Myślimy o Tobie. Baw się dobrze. Cudownego dnia życzymy, wieczoru, kiedy oglądasz to. Bardzo ważny dzień dla Ciebie. Wszystkiego najlepszego. No dobra, idziemy zobaczyć plażę. Gdzie przyjechaliśmy, Maksiu? Na Popcorn Beach. Popcorn Beach. I jesteśmy na plaży. No na razie średnio to wygląda, ale idziemy bliżej. Czerwona flaga. I co? Mama, macie popcorn? Ale wiem. Aha, to wazonika. Dobrze, tutaj będę trzymać. Dobra. O jeny, Wojtek już tam jest, już zbiera do ręki i mówi, o jeny, faktycznie jest trochę tego popcornu. O, Jacie! No gdzie? Pokaż, pokaż! Jak popcorn, no! Ale odjazd!
fajnie. Na pewno weźmiemy trochę popcornu do mojego wazonika do domu, do którego zbieram muszle i piasek. Time goes by, yeah, you and I are running out, running out. Time goes by, I change my mind about you and I, you and I. So would you stay? Fajnie, już sobie zdjęć parę porobiłam, znaczy Monia mi porobiła. O jacie. Ale wiecie co, to jest taka plaża, żeby tak na chwilkę się tu zatrzymać, nie? Tak za bardzo nie ma tutaj chyba, gdzie pójść, co robić. Super. Idziemy dalej. Idę do was. Zdrówko. Ale gdzie one są? Ja nie widzę. Była. Nie gryzła, ale od razu obgryzła. Ryba tutaj była. O, jest, 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 jest! Była. Przed chwilą była, poruszyła się. Ja sobie tak chcę tutaj chwilkę posiedzieć. Porobiliśmy fajne zdjęcia. Wojtek poszedł do Moniki i do Maxa tam jeszcze na te skałki, bo krzyczeli, że kraba znaleźli. Jest tak przyjemnie, ale się dziwię, że tak mało ludzi tutaj na tej plaży. Pobawię się jeszcze popcornem. Pełno tu jest takich mini jeziorek, o tak to nazwę. I tutaj wszystko jest. Kraby, ślimaki, ryby. O, co chwilę coś się rusza. Max nie chce stąd iść, tak mu się tu podoba. A jest, no. Gdzie? Ja jej nie widzę. Tam. O, uciekła mi. O, jest, widzę. O, pod kamień. A tam już, nie, jest. Jest, jest. Pod kamień. Tu jest. Pod kamień. Maxi, tam też jest tu. Trochę dużo. Tutaj większy. Nie, tu nie ma już miejsca dla dwóch osób. No, idziemy. Nie. Max popcorn do kina bierze, tak? Jakiś napis ktoś ułożył. I obok jeszcze jeden. To nic. O, spadło. Dobrze ci? Ruszyliśmy dalej. Przystanek numer 2. Alzada Beach, moja ukochana dzika plaża. Gdzieś tu dojeżdżamy przez jakieś miasteczko. No, tak jest głośno, jakby coś miało odpaść w aucie. Zaraz. Jakieś miasteczko, nie? Miasteczko. No, przejeżdżamy przez jakieś miasteczko, jakąś mieścinę. Jakie miasteczko? Nie wiem, Max, gdzie my jesteśmy. Aha, w prawo.
tam jedziemy. Zatrzymaliśmy się na chwilę z boku. Chcieliśmy wygooglować, gdzie my jesteśmy i wydaje nam się, że to jest Coralejo. Wszędzie na mapie było widać Coralejo Surf, coś tam szkoła surfingu, Coralejo Beach. Na pewno to jest Coralejo. To tutaj wrócimy w drodze powrotnej. O, tu jest rynek jakiś. Jakie palmy. No gdzieś na lody sobie później pójdziemy. Palemki fajne. O, jakie to wysokie. W tym samochodzie jest chyba popsute radio, ale mi to akurat bardzo odpowiada, bo normalnie jak jeździmy i słuchamy muzyki, to tylko do Wojtka co chwilę mówią: ścisz radio, ścisz radio, zgłośnij radio, ścisz radio. A tutaj cały czas mam ciszę. Tu się już te pustynie zaczynają, ten piasek. Jak dynie. Aha. Tak, to już te klimaty. O, ale super. Ale to jeszcze nie jest to. I po lewej stronie będzie się ta plaża ciągnąć, nie? Wiecie, nad czym się jeszcze zastanawiamy? Bo ja miałam ochotę, żebyśmy z Moniką, no wszyscy, żebyśmy weszli na wulkan. Ale, nie wiem, o tak, w Coralejo! W Coralejo byliśmy, tutaj właśnie się skończyło Coralejo, dobrze. I właśnie nie wiem, czy nie pojedziemy pod wulkan jakiegoś dnia i Monika z Wojtkiem wejdą na ten wulkan, a my z Maxem sobie zostaniemy na dole i taki będziemy mieli czas dla nas. Bo tam chyba dłużej się jedziemy. Kiedyś na Lanzarote weszliśmy na wulkan, ale tam to się szło, ile my szliśmy? Pół godziny? 45 minut, a tutaj podobno około półtorej godziny się wchodzi. Myślę, że wy szybszym krokiem w godzinę byście weszli, ale dla Maxa mogłoby być za ciężko, więc może Wojtek z Moniką wejdą na wulkan, a my z Maxem coś tam sobie porobimy na dole. Ale super! Normalnie pustynia, nie? Jo. Ale odjazd, tak mi się podoba. Pięknie. Możemy przyjechać tu, możemy przyjechać tu. A jest tak gorąco, zobaczcie, jaka czerwona jestem. Tu mamy klimatyzację włączoną, ale tak jakby ona nie dawała rady. Jest po prostu... Nie, jest tak, no ale i tak, jest na dwójce, wcześniej była na czwórce. Jest gorąco. Strasznie gorąco. Nie, ty lubisz gorąco. Tak, Wojtkowi dobrze. W ogóle my sobie tu, wiecie, ja nastawiam, żeby na mnie zimne dmuchało, żeby dzieciom do tyłu zimne dmuchało, a Wojtek odsuwa od siebie, bo jemu jest dobrze. O, ja zobaczcie. Gorąco. Tam jest ta plaża, już widzę. No, tu jest, Mania, ta plaża. I tam budkę widać. Jest tu już nasza plaża po lewej. Zaraz parkujemy. Tutaj jest, są nasze wydmy, ale ekstra jedny. Ale czad. Moja plaża. O jacie. Co tu się dzieje? Nie ma miejsca dzisiaj. O matko cię boska. Ile ludzi. O matko cię boska. Zobaczcie, jak pan mocuje deski na dachu. Deski na dachu położyć.